Cześć, z tej strony Gosia Stuczy tam i zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie sierpnia. Ostatnio mam takie opóźnienie w nagrywaniu podsumowań, że zawsze muszę się chwilę zastanowić, który właściwie miesiąc podsumowuję, żeby nie zrobić błędu. No ale najważniejsze jest to, że w sierpniu udało mi się przeczytać 6 książek, więc w końcu mam o czym mówić. Zacznijmy od książek, o których już Wam opowiadałam, albo recenzje jeszcze pojawią się na kanale, więc nie będę się tutaj powtarzać. Po pierwsze 11 września Michela Cukowa. O tym reportażu opowiadałam Wam w osobnym filmie, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to odsyłam. Podobał mi się, bardzo dobrze mi się tę książkę czytało, jakkolwiek źle to może zabrzmieć, była to po prostu bardzo wciągająca lektura. Nie jestem wobec niej zupełnie bezkrytyczna, ale no, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie są moje uwagi na jej temat, to obejrzyjcie film, co nie zmienia faktu, że cały czas podkreślam, że książkę polecam. Następnie Listowieś Richarda Powersa, książka, która również mi się podobała, również nie jestem wobec niej bezkrytyczna, ale na pewno na długo zostanie w mojej głowie i jeżeli chcecie się też dowiedzieć czegoś więcej, to odsyłam do osobnego filmu. No i teraz opowiem Wam o reszcie książek. Zacznijmy od Wiosny Ali Smith, czyli trzeciej części cyklu Cztery pory roku. Jak widzicie, mam drobne opóźnienie, jeżeli chodzi o czytanie Ali Smith, ale mam nadzieję, że niedługo sięgnę po lato i uda mi się opowiedzieć Wam już o wszystkich częściach. Zastanawiałam się, czy nie nagrać osobnej recenzji tej książki, bo mówiłam tak w osobnych filmach o dwóch poprzednich częściach, ale chyba nie mam za bardzo nic nowego do powiedzenia, jeżeli chodzi o Wiosnę, co nie znaczy, że mi się nie podobała i że uważam ją za wtórną. Jeżeli chodzi o ten cykl, zawsze mnie pytacie, czy trzeba czytać w kolejności. Nie trzeba czytać w kolejności, aczkolwiek w Wiośnie pojawiają się już pewne nawiązania do tego, co było wcześniej, ale no też nie ma znaczenia, w jakiej kolejności te nawiązania zobaczycie i wychwycicie. Wiem, że sporo osób zraziło się po lekturze Zimy, i raczej jesień jest bardziej popularną częścią. Ja chyba zimę lubię najbardziej i najbardziej zimę pamiętam, ale mogę Was uspokoić, jeżeli mieliście wątpliwości, czy sięgać dalej, że Wiosna jest zdecydowanie bardziej podobna do jesieni niż do zimy, jeżeli chodzi o budowę. Jest to też pierwsza część, co do której nie byłam w stanie wychwycić zbyt wielu nawiązań, ze względu na to, że autorka nawiązuje tutaj do, zaraz sprawdzę, do Peryklesa, sztuki Szekspira, której ja nie czytałam. Ja sobie tylko sprawdziłam mniej więcej, jaka jest jej treść, ale w przeciwieństwie do poprzednich części te nawiązania nie były dla mnie tak oczywiste. Również na początku mamy tradycyjny cytat z Dickensa i tym razem są to Ciężkie czasy, też powieść, której nie czytałam, więc być może, jeżeli są tu jakieś odniesienia, to ja ich po prostu nie wychwyciłam. Co nie zmienia faktu, że to też było ciekawe podejście, bo często pytacie mnie, czy właśnie czytać te książki, jeżeli nie znacie tych literackich odnośników. I ja mogę Wam powiedzieć, że na czym innym zupełnie się przez to skupiłam i na przykład zauważyłam, że Ali Smith w bardzo ciekawy sposób opisuje relacje i w ogóle tworzy ciekawe relacje między bohaterami. Mamy tutaj, tak samo jak w poprzednich częściach, kilkoro bohaterów z różnych światów. Z jednej strony mamy tutaj reżysera filmowego, a może bardziej telewizyjnego, który zmaga się z samotnością po śmierci swojej przyjaciółki, która była dla niego też pewnego rodzaju mentorką, a ma nakręcić film o życiu Katrin Mansfield, a raczej o spotkaniu Katrin Mansfield z Rilkem, i zmaga się z tym, że nie do końca zgadza się, albo może raczej zupełnie nie zgadza się z wizją scenariusza, który dostaje. I trochę się zastanawia, na ile można być konformistą i przyjmować pewne zlecenia i wykonywać pracę artystyczną, która nie wypływa z jakichś naszych przekonań i potrzeb. Z drugiej strony mamy pracownicę ośrodka detencyjnego, która czasami miewa pewne wątpliwości dotyczące swojej pracy, ale no, robi co do niej należy i która pewnego dnia spotyka niezwykłą dziewczynkę, która wydaje się mieć jakieś magiczne zdolności i w niezwykły sposób wpływa na ludzi, przez co życie tej bohaterki zostaje trochę wywrócone do góry nogami i musi pewne rzeczy przewartościować, a równocześnie odpowiedzieć sobie na pytania, które są bardzo trudne, dlatego że znowu mamy tutaj, tak jak w całym cyklu, tematykę związaną z Brexitem, z imigrantami,
ale mam wrażenie, że w Wiośnie po raz pierwszy ta tematyka jest podana bardzo wprost, to znaczy nie jest pewnego rodzaju historią tła, tylko wysuwa się na pierwszy plan. I zastanawiam się, jak to będzie w Lecie, czy po prostu ta historia zmierza od takich drobnych sygnałów w jesieni do trochę szerszego opisu w zimie, przez takie mówienie wprost Wiośnie do no, takiego tomu, który będzie dużo bardziej tematycznie się skupiał właśnie na tym problemie. Natomiast mam w ogóle wrażenie, że ta książka jest najbardziej przystępna, może dlatego, że znowu ja nie doszukiwałam się tutaj tak wielu nawiązań, chociaż widzę, dlaczego tutaj się pojawia ten Perykles, no nawet po samym przeczytaniu Streszczenia. Ale mam właśnie wrażenie, że Wiosna pod pewnymi względami jest najłatwiejsza. Również dobrze podąża nam się za tymi bohaterami. Oni nie są jakoś bardzo skomplikowani i my ich problemy jesteśmy w stanie dość łatwo zrozumieć, ale równocześnie są ciekawi. Właściwie chyba najbardziej lubialni z tych bohaterów, które wcześniej opisywała Alice Smith, ale równocześnie mam takie poczucie, że chyba z tego cyklu tę książkę zapamiętam w najmniejszym stopniu, bo muszę przyznać, że pamiętałam całą tę historię i relacje dziewczynki i kobiety z ośrodka detencyjnego, a musiałam się chwilę zastanowić, żeby sobie przypomnieć, kim był ten starszy pan, który się pojawia, ten bohater, czy był reżyserem, czy scenarzystą, a Catherine Mansfield to w ogóle sobie przypomniałam przede wszystkim z okładki, więc nie jest to taka książka, która chyba zostanie ze mną na długo, co nie zmienia faktu, że mnie się ten cykl bardzo podoba i na pewno będę czytać dalej i myślę, że cały cykl znajdzie się wśród najlepszych książek, które przeczytałam w tym roku. Więc jeżeli mieliście jakieś wątpliwości, czy po zimie sięgać po Wiosnę, a podobała Wam się jesień, to sięgajcie bez lęku, bo mam takie wrażenie, że właśnie to może być tom, który spodoba się osobom, które gdzieś tam po zimie się zraziły. Też pojawiały się pytania, czy te książki warto czytać sobie tak sezonowo. Można, ale nie trzeba, dlatego że one nie oddają jakiegoś takiego klimatu pór roku, więc przynajmniej te pierwsze trzy, więc nie ma to takiego dużego znaczenia. Zima się dzieje w czasie Bożego Narodzenia, ale moim zdaniem to nie są takie książki, takie typowe klimatyczne lektury, więc mimo, że ja też lubię sobie czytać klimatycznie, to w przypadku tego cyklu nie jest to dla mnie konieczne. No to teraz taki kącik literatury dziecięcej. Przeczytałam w końcu Baśniobór, pierwszy tom, książkę, po którą chciałam od dawna sięgnąć, bo byłam ciekawa tej serii, dosyć popularnej. No i ostatecznie zachęciły mnie dziewczyny zaksiążkowanych, które no, często o tej książce mówią. Teraz Zuza chciała do tej książki wrócić po latach. Jestem ciekawa, jak odbierze tę książkę, bo ja miałam wrażenie, że jest to ciekawa powieść dla dzieci, ale zdecydowanie jedna z tych powieści, które są właśnie dla dzieci, a dorosły niekoniecznie dużo znajdzie w nich dla siebie. Jest to opowieść o rodzeństwie, które trafia ze względu na to, że rodzice wyjeżdżają do dziadków, gdzie mają spędzić część wakacji. No i okazuje się, że dziadek ma jakieś tajemnicze sprawy w lesie, który porasta dookoła i no, nie wiem, na ile mogę Wam dużo zdradzić, no ale sam tytuł sugeruje, że mamy tam wątek pewnej fantastycznej krainy, do której te dzieci też trafiają. I muszę przyznać, że podobały mi się takie wątki, powiedziałabym, obyczajowe dotyczące relacji. Podobali mi się bohaterowie, bo uważam, że Kendra i Seth są bohaterami bardzo prawdziwymi. Kendra jest typem takiej rozsądnej, dojrzałej dziewczyny, która lubi zasady, kieruje się pewnymi zasadami, natomiast Seth jest bardzo odważny, ale też lekkomyślny, często pakuje się w kłopoty i potrafi być bardzo irytujący, ale równocześnie jest to taka postać, którą możemy zrozumieć, która ma w sobie coś bardzo prawdziwego, nawet jeżeli przez dużą część książki nas irytuje. I właśnie te relacje dla mnie były ciekawe, natomiast same te wątki fantastyczne nie do końca przypadły mi do gustu, głównie dlatego, że jest to właśnie taka fantastyka, jak sam tytuł wskazuje, mocno baśniowa, więc mamy tutaj na przykład wróżki. Takie wróżki, wiecie, latające, takie motyle jakby wróżkowe. No i to jest coś, za czym ja specjalnie nie przepadam, a to jest dosyć ważny wątek i też mam wrażenie, że jak na taką dosyć cienką książkę tutaj dużo musiało się zmieścić, więc ten świat został potraktowany trochę po łebkach i trochę tak, że do tego worka dorzucane były coraz to nowe elementy.
Mam świadomość, że to jest też charakterystyczne właśnie dla powieści dziecięcej. Takie skróty, których ja nie do końca szukam w literaturze, no a które sprawiają właśnie, że książka jest po prostu łatwiejsza do objęcia umysłem. To wszystko sprawiło, że ja nie do końca mogłam się zaangażować i wciągnąć w tę lekturę. Trochę nie interesowało mnie, co tam się dalej stanie i dlatego też nie będę kontynuować raczej tej serii. Ale widzę potencjał taki, że jest to ciekawa książka dla dzieci i myślę, że spokojnie właśnie dzieciom i takiej młodszej młodzieży można ją polecać. No ale ponieważ nie ma we mnie tego sentymentu, nie jest to seria, którą czytałam w dzieciństwie i którą mogłam czytać w dzieciństwie, bo jest stosunkowo nowa, no więc dla mnie może niekoniecznie, ale też absolutnie nie miałam takiego poczucia, że to jest coś kiepskiego, coś... czego bym właśnie dzieciom nie polecała. Polecam, ale po prostu nie dla mnie. I kolejna książka dla dzieci, też trochę budząca moje wątpliwości, to jest książka, o której już opowiadała Wam Asia, tylko że ona czytała w oryginale po rosyjsku. Jest to książka Wilcza Nora, Anny Starobieniec. I jest to w ogóle pierwszy tom z serii kryminalnej, która dzieje się wśród zwierząt w lesie. Jest to z jednej strony książka dla dzieci, i to nie młodzieży, tylko raczej dzieci, trochę może starszych ze względu właśnie na tę tematykę kryminalną. No i mamy tutaj prawdziwy kryminał, to znaczy mamy zwłoki, krwawe ślady, śledztwo, które się toczy i to takie właśnie poważne traktowanie czytelnika, w ogóle wykorzystanie pewnych schematów z powieści kryminalnych, które jest w tej książce, bardzo mi się podobało. Uważam też, że ona jest dosyć zabawna. Niektóre żarty są no, z trochę grubą kreską, rysowane, ale no pewne takie teksty, które się tutaj pojawiają. Zobaczcie sam początek. Bar dziupla nabity był jak zazwyczaj po brzegi. Ci, dla których nie starczyło miejsc przy stolikach, jedli z podłogi. Borsuk starszy zerknął na dwa przylotne puszczyki, które umuściły się pod sąsiednim stołem i sączyły przez słomki mętne mojito. No i ten początek taki trochę właśnie ponury, ten borsuk taki glina z przeszłością. To jest wykorzystanie pewnych schematów, które mnie się tutaj bardzo podoba. W ogóle książka też jest ładnie ilustrowana i faktycznie ta historia jest całkiem złożona jak na książkę dla dzieci. Pewne rzeczy tutaj no, dla mnie były może przesadą, na przykład takie żaby, które zastępują internet i to się chyba nazywa kumnet? Czy jakoś tak, no coś od kumkania. Zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawie przetłumaczona książka. Zaraz zobaczę. Agnieszka Sowińska tłumaczyła z języka rosyjskiego i tutaj jest dość dużo takich żartów językowych, więc myślę, że było to wyzwanie dla tłumaczki, z którego wybrnęła bardzo dobrze. Problem, jaki mam z tą książką, to to, że to jest książka dla dzieci, a ja jestem osobą dorosłą, która już czytała w życiu parę kryminałów i absolutnie oczywiste dla mnie było rozwiązanie całej tej zagadki. Podejrzewam, że no, dzieci czytając tę książkę nie wpadną tak szybko na to, co się naprawdę stało, no bo właśnie nie znają jeszcze tych schematów, które tutaj są wykorzystane. I miałam tak, że niektóre rzeczy mnie tutaj bawiły, niektóre były dla mnie trochę na siłę, ale no znowu, mam takie poczucie, że to jest ciekawa, fajna książka dla dzieci, zwłaszcza dzieci w wieku, no nie wiem, 8+, 7+. Trochę trudno mi jest tę książkę tak konkretnie polecić, bo no z jednej strony tutaj są takie elementy, powiedziałabym, trochę krwawe, a z drugiej strony... no, ta prostota fabuły sprawia, że to nie jest książka młodzieżowa, tylko typowo dziecięca, ale myślę, że znajdzie duże grono zainteresowanych odbiorców i znowu ja nie jestem do końca przekonana, że ja muszę dalsze części czytać, ale uważam, że no, jest to przede wszystkim ciekawy pomysł. Ja w ogóle bardzo lubię kryminał jako gatunek wykorzystywany właśnie w powieści dziecięcej czy młodzieżowej, więc to jest ciekawy przykład. Jedyne co to, no myślałam, że ona mnie jednak trochę bardziej wciągnie i że ja tak osobiście będę nią bardziej zainteresowana w czasie lektury, co nie zmienia faktu, że polecam. I ostatnią książkę wybraliście mi Wy na Instagramie, kiedy zapytałam Was o polecajki dotyczące klasyki literatury i co uważacie, że powinnam przeczytać.
Ponieważ nasza łódzka lokalna biblioteka otwarta organizowała taką akcję czytania klasyki w sierpniu, ja też stwierdziłam, że się włączę i postanowiłam, że to wy wybierzecie mi książkę. I po bardzo burzliwym głosowaniu, w którym wzięło udział naprawdę dużo osób, za co dziękuję, wybraliście mi Hrabiego Monte Cristo, Aleksandra Dima. Jest to książka, co do której ja znałam treść, dlatego że kiedyś widziałam film, czy to był chyba taki miniserial z Gerardem Depardieu. I to była taka historia, którą ja w ogóle lubiłam jako dziecko, ale nigdy nie czytałam pierwowzoru. Trochę czytam, trochę słucham audiobooka, dlatego że na Storytelu znajdziecie obie części. I udało mi się przeczytać i przesłuchać pierwszy tom. Jak widzicie, jest to całkiem spora cegiełka, ale faktycznie ta lektura postępowała dosyć szybko. Nie wiem, czy są osoby, które nie wiedzą chociaż w zarysie, o czym jest to historia, ale na wszelki wypadek przytoczę. Główny bohater, Edmond Dantès, jest młodym człowiekiem, który znajduje się w takim momencie swojego życia, że właściwie wszystko mu się udaje. Zostaje kapitanem statku, na którym służył, ma piękną narzeczoną, którą bardzo kocha, zaczyna w końcu zarabiać jakieś pieniądze i wszystko zaczyna mu się idealnie układać, co budzi zazdrość pewnych osób w jego otoczeniu i prowadzi do tego, że w wyniku spisku Dantès zostaje niewinnie oskarżony i wtrącony do więzienia. W wyniku splotu pewnych wypadków udaje mu się z tego więzienia uciec i staje się właścicielem ogromnej fortuny, takiego skarbu, który pozwala mu przywdziać nową tożsamość hrabiego Monte Cristo i na swoich oprawcach przeprowadzić zemstę. Jest to opowieść przede wszystkim właśnie o tej zemście. No i muszę przyznać, że nie pamiętałam, że cała sprawa była aż tak złożona i skomplikowana, dlatego że tutaj Monte Cristo planuje pewne rzeczy tak na zimno i z takim dużym wyprzedzeniem. Zresztą mamy tutaj taką scenę, w której hrabia rozmawia z pewną damą i opowiada o takiej sytuacji, kiedy ktoś zatruwa jakieś zwierzę, to zwierzę jest zjadane przez kolejne zwierzę, przez kolejne i tak przez cały łańcuch pokarmowy, aż dociera do osoby, która miała zostać przez niego zabita i że to wszystko było takie rozplanowane. No to taka właśnie mniej więcej jest ta książka, że mamy pewne działania, które mają tak odległe konsekwencje, że na początku kompletnie nie wiemy, do czego one mają prowadzić, ale ja już jestem w drugim tomie, o którym Wam opowiem w następnym podsumowaniu. No, zaczynają się splatać, wiązać i rozwiązywać. Natomiast jest to faktycznie z jednej strony klasyczna opowieść o zemście, a z drugiej strony no, chyba taka zemsta, z którą rzadko się spotykamy w literaturze czy filmie, jeżeli chodzi o jej sposób przeprowadzenia, skomplikowania i właśnie podejmowania pewnych decyzji, które mają konsekwencje dopiero po latach i właśnie uruchamiania takiego splotu wydarzeń, gdzie każde posunięcie drobne ma wpływ na ostateczny efekt. Bardzo dobrze się tę książkę czyta, dlatego że cały czas nasze zainteresowanie jest podsycane tym, że hrabia wykonuje pewne działania i my nie mamy pojęcia, o co w ogóle chodzi. Trochę muszę przyznać, że zwłaszcza kiedy słuchałam audiobooka, mieszały mi się pewne postacie, zwłaszcza, że mamy tutaj sporo dygresji i na przykład pojawiają się wątki pewnych osób, które nie mają takiego wielkiego znaczenia dla akcji, a mimo wszystko poznajemy całą ich historię. Na przykład mamy tutaj pewnego takiego herszta, rzezimieszków, złoczyńcę, co do którego musimy chyba wiedzieć tylko tyle, że on miał z hrabią pewnego rodzaju relacje i że hrabia go zna, a mamy przedstawioną historię tego człowieka, ale też historię człowieka, którego on zastąpił, czyli jeszcze wcześniejszego herszta bandy, którego on pokonał. I szczerze mówiąc nie mam pojęcia, dlaczego ta historia jest przedstawiona aż w tak rozbudowany sposób. Więc oczywiście ta powieść bardzo długa mogłaby być nieco krótsza, ale czyta się to ciekawie i mam nadzieję, nie wiem jeszcze jaki będzie wniosek, ale tak trochę wyczuwam, że jednak Dima nie chciał nam powiedzieć, że zemsta to jest coś, co jest w 100% w porządku i że pokazuje jak bardzo niszczące działanie ta cała nienawiść ma na hrabiego i że on tak naprawdę mógłby mieć teraz nowe, szczęśliwe życie i mógłby sobie to życie ułożyć, ale ta nienawiść i ta chęć zemsty zatruwa go na tyle, że nie jest w stanie zapomnieć i życie spędza właśnie na planowaniu tego, w jaki sposób odegra się na tych wszystkich osobach, które przyczyniły się do jego nieszczęścia.
Ale jeszcze też nie jestem pewna. Także dam Wam znać, kiedy skończę. Bardzo dobry wybór i cieszę się, że w końcu mogłam po tę książkę sięgnąć. Choć równocześnie, jeżeli chodzi na przykład o klimat, to no, nie będzie to moja ukochana pozycja z klasyki, ale bardzo doceniam. I to już wszystko. Tak prezentuje się stosik przeczytanych przeze mnie książek. Dajcie znać, co z tego czytaliście, jakie macie zdanie na temat tych pozycji. I jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. Książki, które przeczytałam, znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, możecie skorzystać z linku afiliacyjnego do księgarni Tania Książka. I do zobaczenia w następnym filmiku.